Hej, siemanko, witajcie. W C5 odkryłem wreszcie czakę. Tutaj sobie siedzi, schowany za górami, za lasami, za morzem, nawet takim wąskim morzem, nawiązując do gry o tron, tak nazwę te morze. Ja lubię sobie nazywać, tak się wczuwać w tę grę, roleplayować, o tak chyba mogę powiedzieć. W każdym razie, no, siedzi daleko. Żeby chciał przyjść, no to by to zrobił. Ale po drodze by go czekało dużo przeszkód do pokonania, także wątpię, żeby coś takiego uczynił, a to jest właśnie moment, w którym on mógłby mnie zaatakować i w momencie, gdyby był bliżej, to by mnie zaatakował. To jest po prostu moment, w którym jest ta jego jednostka w użyciu, piechota Impi, o niej już mówiłem. Cholerstwo straszne i trudne do pokonania, trudno się z tym walczy. No w zasadzie, gdyby ta wojna miała mieć teraz miejsce i gdyby on był bliżej, no to ja bym się oczywiście do niej wcześniej szykował, nie tak jak teraz. Natomiast, no byłoby przefikane. Moje Chukonu by mogły nie sprostać zadaniu. Zobaczymy. W każdym razie miałem tam demografią zaczynać. No jestem tutaj wszędzie drugi. Żadna to dla mnie niespodzianka, aczkolwiek, no niestety, populacja, ten licznik, o którym mówiłem, że to jest wyznacznik potęgi naszego państwa, no to widać, że potężniejszy znacznie jest czaka, 177 tysięcy, a on 3,7 miliona, masakra, i w zbiorach też prowadzi, to jest problem, ale spokojnie, za chwilę szlaki handlowe zacznę puszczać i powinno być lepiej. Martwią mnie te wytworzone dobra, to jest produkcja na miasta. On ma masakryczne bonusy, ale jestem w plecach bardziej niż się spodziewałem. PKB, no ja mam problem z tym złotem, to widać. Ląd, no podobnie, zaraz zobaczymy, ile on ma miast, 3 czy 4. Żołnierze, 107 tysięcy do 20 tysięcy moich, ale to też będziemy nadrabiać. Akceptacja, no to luzik piśmienni, 31 do 19, też kurde, jakaś taka duża przewaga się zrobiła. Zbyt duże. No ja już wielokrotnie na Deity grałem, to mam porównanie. I tutaj jakoś to tak wszystko mi się nie układa. Nie to chciałem. Panie czaka, chodź pan tutaj, pogadamy. Handel. Perły ma, jedwab ma i marmur ma, cudak. Dlatego tak cudaczy. 32 naturę, 1700 złota w magazynie, w skarbcu. Masakra. Miasta 3, 4 ma, Kyzyl, zdobył państwo miasto, aha, to on się tutaj wyżywa na państwach miastach, mnie nie będzie atakował, 10, 11, ja pierniczę. Handel, czyli z tym jedwabiem z nim nie pohandluję, znaczy ja mam jeden, ale perły będę miał ewentualnie drugie, myślę, żeby mu te moje kraby niedługo nie pogonić. Zobaczymy, czy będę miał za co. Bukareszt mnie lubi. Przesyła mi 3 kultury naturę. Na razie mnie nie stać, żeby wykupić oczywiście przychylność tego CS-a, ale później może. Ale zadanie takie z dupy, kurde, kiedy ja artystę zgarnę? Za 100 lat. No Mediolan mnie nie lubi, no bo tutaj się kręcę po ich terenach. No dobra. Wtedy zapomniałem rozpocząć w poprzednim filmiku tą demografią. O, jak ładnie set natura, nie zauważyłem wcześniej. W każdym razie, no, będę gonił. Tutaj nie ma się czym przejmować, to zawsze tak wygląda. Nawet jak na Imperatorze gram, no to też ten przeciwnik przecież mnie najpierw prześciga we wszystkim, a później ja go gonię. Na Nieśmiertelnym było tak samo. No i tutaj jest nie inaczej oczywiście, aczkolwiek, no, są te różnice takie zbyt wysokie niż zazwyczaj. Patrzcie, jaka piękna synchronizacja. Przybyłem, zobaczyłem, obrobiłem. 51, no ładnie. Ale wyrwał. 90, zabijemy. Poprawimy za chwilę konika i kulturka będzie. I się wrócimy wtedy. 5, 7, dobrze. O, cofnął się.
A czy ty mi otworzysz granice, ja ci otworzę swoje, a ty otwórz mi moje. Handel. Otwarte granice. Aj, ja nie mam ambasady, kurde, nie będę jej kupował. On tak nie da mi tutaj, co za to chcecie? A nie, to się nie uda. Aha. Czy ja się tu chcę szwendać u niego? Chyba będę wracał. No i teraz nie pójdę tych pól obrabiać, bo mnie kurde przechwyci. Rybki chcę, no słusznie poniekąd. Ojejku! Przeszkadzasz mi, ty cymbale, mi się pod granicą urodził. Dajcie spokój. Zanim przecież ja tutaj dojdę. Chyba żebym. A to później, bo tak myślę, tutaj bym podszedł, on by mnie zaatakował, opuścił obóz, ja bym to przejął. Ale później będę go gonił, kurde, wiecie. Po tych polach. Bez sensu. Bez sensu. Można by ten lasek tutaj, kurde, rozwalić. Tutaj kopalnie są, ale to właśnie, tutaj nie będę miał mało produkcji. Skutrów będę miał, bo jest tutaj mój wyznawca, czyli Panteon tutaj działa i skutrów będę miał, bonusiki. Ejka, ale przeszkadzają, minus 2, no pola nie kupię żadnego. Bo to bez sensu. No pracuj na razie na tym. 2-1. Tutaj jest tundra. Ja już mam te, kurde. Nie, no i tak nie będę patrzył. O tartak mi chodziło, ale nie chcę tego tartaku. No dobra, no to pole. W następnej... A ty ranny jesteś, to się lecz. Mamy tego łucznika, machamy, na pewno nie cudaki żadne. Machamy teraz, wiecie co? Karawany. Wolałbym... statek towarowy, bo jest dwa razy lepszy, ale nie mam jak tego zrobić. Więc muszę się karawaną zadowolić. No i wolałbym statek. Jakbym tu sobie miasto założył, to bym mógł do stolicy statek ciągnąć. Albo wysyłać raczej, nie tam ciągnąć. Szkolenie wysokościowe. No patrzcie, jeszcze nie dość, że kurde on ma tego tyle wszystkiego. To ja jeszcze będę musiał walczyć z jednostkami, które będą miały dodatkowy bonus z Kilimandżaro. Tam swojego jednego robotnika może podeślę, ale znaczy robotnika, wojownika. Ale to i tak jest słabo. Tędy przejdę. Cały ten kontynent jest taki fraktalowy. Bijący się. A siedź tutaj. Ciebie już przestawię tutaj. Będzie spichlerz za momencik. I... powoli zajmiemy się tym złotem. Albo już zobaczymy. 14 do nowego. Tutaj ten kuter zaraz machnę. I tu kuter zrobię. Tu dołożę. Może tu najpierw kuter. Na jakich polach ty pracujesz? Na tych trzech. Dwie tury. O, to bym tutaj już dołożył. To dodaj kuter. 8. Czemu tak dużo? No ale dobra. Tutaj kuter się zrobi. Tutaj no tak ma zostać na razie. Ten jedwab miało być szybko 2. Tutaj jest w ogóle ile? 1. Tylko 1. Tutaj będzie za chwilę więcej. 6 tur. Muszę szybko ten jedwab machnąć, no. Przeszkodził mi, kurde, ten cymbał jeden. Głupi barbarzyńca. Zaraz się kolejny urodzi i będę miał problem. To moje całe wielkie wojsko daleko. Daleko. Zdechnij! No. Teraz tu wejdę. Wejdę jak masełko. Strzelamy ich tego. 37. Nie tak dużo, ale ten generał jest i tak zadziabisty. A przejdziemy tędy. Mediolan musi być mój, bo oni będą mnie ostrzegać, jeśli coś się złego będzie działo. No chyba, że ja mówię,
żebym go przez morze tutaj zaatakował. Nie, to będzie wąskie morze, słuchajcie, nie, to będzie wąskie morze, bo, no bo tutaj ten kontynent będzie musiał mieć, swój drugi kraniec. Także to będzie wąskie morze, to będzie pasowało, a to nazwiemy Morzem Śródziemnym. No i kurde, zagroził mi. A nie mogę pływać, bo z przyjaznego terytorium na początku muszę wskoczyć. Ajku! Dobra, może się ruszy. Te jednostki i w ogóle SI tych wszystkich państw miast tak działają, żeby się co turę ruszać właśnie po to, żeby nie blokować jakichś pól. Idź to pole, machnij, przejmij. 25. Obóz. O Boże. Mam honor, także mi się wyświetla od razu. Tu też będę chciał, więc tędy drogę będę musiał poprowadzić. Tak dziwnie. Tutaj na górze nie wiem, czy ja to miasto będę zakładał, ale to mogę pociągnąć drogę tędy w takim wypadku. Albo tędy może. To by mnie ciągnął jej przez rzekę. A jakbym się bronił od morza, to tutaj nie, no to niewiele mi da. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To samo. Szybciej będzie zbudować gdzie? Tędy może. A tutaj później jakoś tak pociągnę. Na jedno wyjdzie. Czy nie wyjdzie na jedno? Jakby mnie zaatakował jakoś tędy, to tutaj będzie taka przestrzeń, to będzie mógł wchodzić, drogę by mógł mi palić, ale tutaj bym się znowu grodził. To jednak tędy drogę pociągnę. No dobra. Ale to najpierw go wyślę tutaj, później tym wrócę i tak szybko we trzech tą drogę zrobimy. Tego mogę oczywiście atakować. 32. Jak się zaraz, kurde, drugi urodzi, to będę miał problem. To na górce się ustawię najpierw. A tutaj po prostu będę strzelał. O, strzelaj. Tu i tak się będą rodzić te barwy, bo jak stąd pójdę, to tutaj znowu mgła wojny wskoczy i cała zabawa zacznie się od nowa. Kurde, już tylko jeden. Zero, dobrze. Zero złota, bo było na minusie, teraz już się poprawiło. Okidoki. Wracamy się tym. Tutaj do miasta. Będziemy szli na ten obóz. Jak zrobię akademię, to założę czwarte miasto. A akademię będę budował właśnie teraz. Akademia Narodowa. O. No i dobra, strzelaj. Zabijemy od razu? Dobrze, to też jak w masełko wejdziemy. O, właśnie, wraca się. Dobra, lecimy dalej. Akwedukty się zrobi. Tutaj mamy mosty na rzekach, a tutaj dodatkowy szlak handlowy, no. Już będzie trzy, no też powoli zacznę je robić. Dobra, złoto wyrównujemy. Już jest znowu zero, ale... 3-1-1, 3-1-1, 3-1-1. Dobra, trzeba zbierać to złoto. Tu będzie za 3 tury, to wrócimy na tą kopalnię. Tutaj mamy 4. Na razie tak, tutaj pracujesz. Jak zrobimy kuter, to będziesz pracował tutaj. Dobra, to zablokujemy. 1-3, 13 tur. 3-5. No dobra, tak niech zostanie. Na razie produkcja tutaj. To inwestujemy. Dawaj szybko ten jedwab. No i... Na razie pójdziemy tędy. Patrzyłem, czy... Znaczy, to nie jest zaprzyjaźniony przecież. No, jakbym był na zaprzyjaźnionym w Bukareszcie, to bym mógł. Ten mnie nie lubi. Więc mi nie pozwoli tutaj zawodować. No to tędy.
A przejdź se tędy. Dobra. 15 tur. Oczywiście ta Akademia Narodowa w każdym mieście muszę posiadać, dobra, dobra. Chodzi o ten bonusik, plus 3,50% jeszcze kulturka jest oczywiście, no 50% to jest niemało, to jest niemało. Zobaczmy generalnie, czy on się zbroi dalej. 117, to tyle miał, ja 23, ciut więcej, bo się ten kompozyt urodził. Machniemy tutaj... No właśnie, nie bardzo bym tą farmę tutaj chciał robić. 2-1, 2-1, za jedną turkę to tutaj wrzucimy. Na ten jedwab. To jest łąka, a tutaj jest też łąka, to skosimy to jednak, szybciej się pomnik zrobi. 7 tur. Dobra, no i mamy te krówki, też się przerzuci później. Też się przerzuci później, ciągle 0, kurde tam. Ale mnie mordują. O jajko. Za dwie tury obywatel. Gdzie ja go dam? Gdzie ja go dam? No wolałbym tutaj na tą kopalnię. Ale zobaczymy, będziemy kombinować. Dobra, ty w takim razie tędy, bo tutaj będę ciągnął tędy drogę. A tutaj... O, tędy miałem. To tutaj. No dobra, wracaj. A jeszcze pójdziemy pozwiedzać tu na górkę może. Patrzcie, jest przejście kolejne. No będzie to Morze Śródziemne, tylko pytanie zamknięte, czy będzie jakiś taki, jakaś taka cieśnina gibraltarska. O, za dwie turki, dobrze, dobrze. No i po co ja tutaj? I tak muszę nim wyjść. A tutaj może tędy. Chodź, pomóżcie, Bukareszt. Pomóżcie zajumać to pole. Nie chcą, żeby zabijać ten obóz. Czemu? A wy też nie? Kurde. Weź się tutaj odsuń, bo nie przejdę. A ja tutaj stać nie chcę. Utknę i co? No i tak będzie tylko się obrażał. Ouu. Biją się chłopaki. Cóż tu się bije? Impi płynie do mnie. A to frajerzyna. Dawaj tutaj szybko. Na pole. Już będziemy strzelać w tego, tylko powolutku sobie przejdziemy, a jeszcze pozwiedzamy. No patrzcie, się rozwidla. Czyli tutaj też będzie strategicznie miasto założyć. Trzeba. Trzeba będzie. Trzeba będzie. No tutaj, na tutaj, do tego. No i w Petrę jeszcze sensu nie ma iść, ale miałem iść po warsztaty. Tu są warsztaty. Jak założę tam miasto, to też będę miał gdzie Machu Picchu machnąć. Waluta, no tutaj są te targowiska, też potrzebna rzecz. Bo widzicie, co się u mnie dzieje. Ale czy damy radę bez tych warsztatów najpierw? Nie, dobrze, najpierw jednak te targowiska, później warsztaty, bo mam mało złota, no i to jest problem. A zaraz będę chciał też ulepszać tych moich wojowników do zbrojnych. To kosztuje 80 złociszy za sztukę. Też poszedł w honor, no to zaskoczony nie jestem. Ale to jest jednak cymbał. Plus 4 do Pekinu oczywiście, żeby się rozrastało. 40, o kurde, zadowolenie mi spadło. 27, weź no, kończ szybko ten jedwab. No i teraz tak. To wolę mieć w rezerwie. A ja bym chciał tutaj skoczyć. Czy ja zdążę to zrobić przed tym miastem? Powinienem. Później to robotnik mi w zasadzie niepotrzebny. Chociaż nie, te drogi szybko zrobię. Dobra, dobra, dobra. Ale znowu zero. Znowu zero to problem. Ten już jest na posterunku. To weź tutaj się już ustaw, a ty tutaj. I machamy te drogi. Tutaj. Tutaj podleczymy go jeszcze w międzyczasie. Ja bym tym sobie... O, patrzcie, ładnie, ładnie. Weź mnie polub, kurde, tak klikam z przyzwyczajenia. Wow, ciężko zbrojni już, ale jestem w plecach. Tyle.
Może by się tym wracać? To by było całkiem sensowne, ale mnie korci, żeby to odkryć. Jakbym ja tym robotnikiem, wojownikiem zdążył. Ale ja mogę nie zdążyć. Konikiem tam po sobie skoczę, a też teraz kurde nim nie przejdę. Ja tak będę chodził, zwiedzał, bo ja jestem ciągle w tej epoce, gdzie ja będę mógł. Tutaj dopiero będę mógł się zwodować z każdego innego miejsca. No gdzie to jest? Tu dopiero? Ojej, nie. To są takie rzeczy, które człowiekowi tkwią w głowie. No, wkroczą na przyjazne, a... Czemu ja się ciągle nie mogę wodować? Dobra, nie będę teraz to wnikał. W każdym razie, no, muszę się ruszyć tym typem. Ja się nim później wrócę, ale podkrywam troszeczkę. No, zaraz się nim będę wracał. O, usunięcie lasku dało Kantonowi 20 punktów produkcji. Tam już ten pomnik powinien skoczyć. No i tak, zagrodził mi drogę oczywiście, nie inaczej. Tego przestawimy już tutaj. Tu. Tu. Na razie będę dostawał po dupce za chwilę, jeśli chodzi o to złoto. O, cholera jasna. Duży. Duży, duży. Stąd go będziemy ładnie strzelać. On do nas nie przyjdzie, bo jest górka. Ja z górki będę mógł przez górkę przestrzelić. No nie mam jak się ruszyć, bo mi zagradza drogę, no. Cymbał. Następnej. O, odkryliśmy cud natury. Zadowolenie wskoczyło. Super. Krater Beringera. Mamy Ragusę. No nie będę tam szedł, bo kurde, później będę się wracał pół dnia. Albo raczej wiele lat, bo to tutaj tyle trwa przecież, że masakra. Momento, nie tak. Już tutaj, na tym polu. 15 tur, czemu tak dużo? Mimo wszystko rób ty tutaj tą paremkę. Zdążysz. Ile? 3 tury jeszcze. Swoją drogą, no ja też muszę pilnować jakby tych stosunków z takim Bukaresztem, bo widzicie ile on ma wojska, jakby ten ciul się z nim w sojusz by wszedł, zaprzyjaźniłby się, to bym miał problem. Bukareszt, no o to chcę dbać, ale nie jestem w stanie im teraz płacić. Absolutnie nie jestem. A, miałem tutaj wybrać. Spichlerz, niekoniecznie, kaplica. No możemy, kuter też by się przydał, ale kaplica może najpierw, ale to tylko jeden. Może spichlerz, żeby szybciej, bo tu 15 wolno to idzie, a będzie 2 żywności. Akwedukt później. No dobra, spichlerz. Kiedy ta wiara? 200 punktów muszę mieć, to jeszcze. Jeszcze, ale tamten też nie założył, no to ujdzie 9 tur i kolejny, znaczy będzie ta akademia i później, no właśnie, słabnie, no, takie zadanie wymyślił głupie, jakieś inne mógłby zrobić. No, wreszcie przejdę. I tym też, no wracam, kurde, wracam, bo tak, będę szedł coraz dalej, coraz głębiej. Giń! Ty się weź szybko podlecz, stary. To go tutaj na tym kamieniu ustawię i też będę strzelał. A on nie ma jak mnie ruszyć. Tutaj woda, tutaj pagórek. I będzie dobrze. Dobra, droga się zrobiła. Nie widać jej, ale jest. Tutaj też mamy nawet most. Dawaj szybko drugą. No i tutaj... Wcześniej już powinienem ustawić tego generała, ale znowu zapomniałem. Tutaj. Powolutku sobie przejdziemy. Tędy zresztą też powolutku. Ale ciągle do przodu. To jest najważniejsze. Minus jeden znowu, ale targowisko zaraz się machnie. O, Ragusa lubi, ale nie jestem już przyjacielem. Znaczy, Ragusa ma dobre zadanko dla mnie, ale nie chce mi się tam iść.
o to im chodzi, o jak fajnie. Trochę to dziwne, ale fajnie. Jejku, weźcie mi ten obóz, kurde. Weźcie na tapetę, na zadanie. Bo ja to zaraz zabiję. 23. Może w następnej turze się skapną, że mają barbarzyńców pod nosem. I wtedy powiedzą, zabijcie ten obóz, będziemy was lubić. Oj, tak bym chciał. Gdzie ja się zdążę ruszyć? A tutaj. Droga. I następna turka. O. Dotarł taki ledwo żywy, ale żywy. Będzie bruździł, będzie tutaj zwiat robił, przeszkadzał. Szpiegował nawet, bym powiedział. Dobra, skończyło się to. Tutaj drogę szybciutko. Ty już masz, więc nie masz co robić, mój ty przyjacielu. Zaraz będziemy trzaskać drogę tutaj, bo miasto tam założymy. Ale do tego czasu zerknijmy. No tak miało być. 3 tury, 10 żywności już, bo szlak ładnie działa. Także tutaj masz zostać. Zerknijmy. 6 tur. No tutaj się zrobi ten kuter zaraz. Minus 5, bo ta droga, ale zaraz to wszystko wróci do normy, jak się skończy. Kanton. 2-1. 2-1, 2-1. 11 tur. To nie, tak nie może być. Tak musi być. 8 tur. A już tutaj zacznijmy. I trzaskaj. I minus 3. Okidoki. Tu będę robił kopalnię. Dobra, to usuwamy kolejny lasek. Chociaż tu też jakbym się chciał bronić, to by dobrze... A dobra, nie, okej. Okay. Bonusik dostał, no... No nie ma zadania tam w mordę jeża. Na prośbę Mediolanu, no ale kurde tam. Bukareszt miał chcieć niszczyć taki obóz. No, odkryłem kawałek oceanu. Super. Wracaj. 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 I na płasko. Ty wracaj. Jakoś jak cię tutaj. A tu na to pole. Też na płasko. Tutaj niewykluczone, że w wodę będziemy strzelać. I idziemy teraz, moi drodzy, do... Tak, tutaj obróbka, później metal, czyli tędy. Się go zblokowali. Po jakiemu to było, to ja nie wiem. A zerknijmy jeszcze. Przegląd gospodarczy. Złota, no Pekin najwięcej. Szanghaj 7 i Kanton 5. 7. Tutaj za chwilę to wskoczy, jak tutaj ludzika przestawię. 3, 1, 1. 2, 2. 1, 1, 3. A zabierzemy ten kamień i damy tu. No i wybierz produkcję. Ojejku, szybko to targowisko, a później akwedukt. Dobra. Okej. Też kolejna karawana by mi się przydała. To też tak bardzo szybko. No tartak mogę. Tartak plus jeden na tym polu to by było... 1-1-1-2 to tak nie bardzo. Ja tutaj wolę farmę, później właśnie tu kopalnię zbudować, ale tu nie zbuduję kopalni. Kurde, to by się jednak mógł przydać ten tartak. Ale tartak mi tak długo nie będzie nic specjalnego robił, szczerze powiedziawszy. Tu jest łąka, czy co? To jest ważne. Tundra!
To tartak. Na tundrze to tartak, nie ma sensu nic innego. Weźże kurde, machnij mi jakieś pole szybko. 6 tur, ojejku, jejku. Cztery tury, akademia to jeszcze potrwa. No to kolejnym muszę wracać jak ten dureń. Tu ci kazałem iść, to ci przeszkadzałem się, zgubiłeś kurde w mordę jeża. Tym też wracamy, na razie tutaj będziemy obserwować. No i dobra, widzimy się w takim wypadku znów w kolejnym odcinku. Dziwnie to wszystko wygląda, ale wierzę, że z czasem będzie coraz lepiej. Musi być już w tym moja głowa, żeby było. Trzymajcie się, dzięki, pozdrawiam, na razie.